Jedziemy dalej z koksem, zobaczymy. W końcu się Cognitis się skitro, czy co? Bomby zniszczyły wszystkie schody prowadzące do biura Lupino. Mogłem się tam dostać jedynie z dachu sąsiedniego budynku. No to tak w sumie też można. Nic nie zaszkodzi, nie zaszkodzi w każdym razie. To były ćpuny, jeśli dobrze zrozumiałem, po tych odgłosach piszczałki. No. Masz, panie złe. Bo co mu to było? Na co mu to przyszło? Szczurki? Żeby dotrzeć na dach, należało skorzystać z windy w pomieszczeniu za drzwiami. No spoko, chyba. Przywiozłem pizzę. Nie znam cię, spadaj, bucu. Dziad, no. Teraz powinien już wyskoczyć na same strzały. To jednak przecież tam obrona, ale w sumie nie wiem, mądre też by było zamknięcie drzwi i po prostu nie wpuszczali nikogo. Zwiedzajmy. Nie, ciekawego. Zresztą, że muszę tutaj. Weź tym bardziej, że mam tak ładnie nawet zaznaczone. Dobra. Tak jak mówiłem, będę zapisywał nawet po 20 razy. Ćpuny. Padł, padł. Szczury chociaż będą miały co żreć. Jednak trochę tych jaśków jest tu do żarcia na chama. Będę chcieli siebie trochę powpierdzielać. Widzicie, jak jestem kochany, szczurki? No, dobrze, że mnie też kochacie, tak. Łasić się do stópek, łasić. Ty też chodź łasić. Nie wąchać mnie. Kurde, pancerne szczury. Jezu, będę miał swoją armię. Dobra, jeszcze z nimi. Trzeba tutaj dalej działać. Kurde, co oni takie wytrzymały, dziadygi? Nie no, jak ćpun mnie zabije, to będę załamany psychicznie. W końcu. Tak ma być. To kurde, bez mi kozakowania więcej. Dobra, mamy wszystko, pięknie, tacy. Dobra, zapiszmy, ćpun ten pad. Będę zapomniałem spojrzeć na schody od razu. Dobra. Z tego co widzę, nic nie ma. No to czyli trzeba iść tam tymi drzwiczkami. Nie, nie strzelaj. Ja nie. Znasz tych matołów z pralni? Ja? Nie. No, to nie jesteś mi potrzebny. Co? Nie. Pralnia? Tak, znam. Wprowadź mnie tam. Dobra, Jezus, już dobra. Gościu jakiś naćpity jest dosłownie, kurde, tak, tak, nie, nie, tak, tak, tak. Kurde, puścisz takiego, żeby coś ci zamówił w McDonaldzie czy coś. Tu Jezus, to... No nie da rady, on będzie załamany psychicznie. Chociaż nie, on to w sumie poszedł, kasjer gorzej. Sobie całą działeczkę. Gdzie ten Franklin? To tak długo. No, kom. Do drzwiczków, ładnie. Dam gadać, co tam trzeba. A, zużyjemy granacik. Kto zdech, a kto nie? No, chyba wszyscy. Wiecie, nie macie łatwego życia. Czekaj, jest. A który? Ten mi chyba pomagał. No bo ten? Nie wiem, w każdym razie niestety nie zginął. No. Niestety. No co zrobić? Taki jest los czasami naszych pomagierów. Dziwne ludki. Dobra, zapiszmy. I zobaczmy dalej, co tu mamy ciekawego. Chyba nic. Tabletki? Pięknie. To już mam. Nic więcej ciekawego. No, dobra, to jedziemy do góry.
Ma takie, że nie winą, to chociaż mam spokój, nie, nic mi nie wyskoczy, zaraz za rogę jakiś potafiam, kurde, z dubeltówką, z jedną bronią. No jak stylowa muzyczka, taka uspokajająca. Zresztą człowiek chociaż może odpocząć trochę od morderstw. Niestety, już dojechałeś. Dobra, co tam słychać ciekawego? W Bronxie narasta kryzys związany z wojną gangów o przejęcie kontroli nad handlem Valkyrią. Najwyraźniej Max Payne, poszukiwany w związku z zabójstwem pracownika agencji do spraw walki z narkotykami, wypowiedział wojnę swoim niedawnym kolegom. No nie wiem, co moi koledzy. Wśród jego ofiar znaleźli się groźni członkowie mafii. Joy i Virgilio Finito, a także Rico Muerte, podejrzany o kilka zabójstw w rejonie Chicago. Teraz mi zyje. Nowojorską policję postawiono w stan gotowości. Max Payne jest też poszukiwany listem gończym. Komisarz Jim Bravura obiecał podjęcie niezbędnych działań, które doprowadzą do ujęcia przestępcy. Nie ujawniono nam jednak, na czym będą polegać te działania. Dla wiadomości New York CNN mówi Akira Silver. Interesujące. W razie trzeba zapisać, gdzie to okno. Tu jest. Kurde, nie ma to jak. Ja tak myślałem, że tam będą kurde barżanty. Jeszcze jeden. O, trzech ich tam jest. O, ten trzeci jeszcze. Kurde, zastrzeli mnie jeszcze, no. Komenda. Ziabnął mnie. No i serca teraz to miało mi przerobane. Padł, padł. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, to chyba wszyscy. W każdym razie mam taką cichą nadzieję, że to wszyscy. Bardzo szczęśliwe dziecko z tego powodu. A kurde. A, czyli z nimi się strzelałem, ale jako tako to tam wszystko było cacy z tym oknem, to no, tak ładnie powymieniać. No, dużo amunicji to jest do Uzi. Dobra, zapiszmy. Chodzio? Hopsa. No, że taki trzeba zapisywać, bo co zabije to dupa, nie agrobata. Co, rozwalić ich czy tą bombę? A, dobra, no, nieważne. Wszystko pod kontrolą. No, tak to ja rozumiem, wjazd na chatę normalnie. Ja tu pukał kulturalnie drzwi. No nie no, Maxiu może robić zachalkę na spokojnie. Kurde, jak zrobię, to kurde zrobię. No pięknie. Takie lubię, jak wszyscy padają. Kurde, strzela do mnie jakiś frank, ja nawet go nie zauważyłem, no. No tutaj były dwa franki, jeśli się nie mylę. Ale chyba dobił przylas. I ślisko. Tak jak chciałem, tak padło. Wygrałem? O, to co jest? No i tutaj się Marian schował. O, dobra, tu są drzwi. Tu ktoś czuje, że muszę w nie wejść. Chłopcze. No, na święto lasu. Święta lasu są ważne. I trzeba z nich brać przykład. No, co się dzieje, widzę? Nie, twoja matka. Cholerny gliniarz, od początku czułem, że coś jest z tobą nie tak. Za kogo ty się uważasz, cholerny glino? Nie możesz tak po prostu tu wchodzić i machać tym żelastwem. Kim ty w ogóle jesteś? Jak kim? Twoim ojcem.
Gdy O Boże! Boże, postrzeliłeś mnie! Jezu, to było kurde jakieś dopery. Na co czekacie, przygłupy? Załatwcie go! No już! Z przyjemnością, szefie! Jezu, ten to kurde ma głos 12-latka, chyba mutacji gdy przechodził. A te kurde jeszcze wyglądają praktycznie identycznie. To nie tak miało być, no. Jeszcze raz, dobra. Dobra, radę. Dobra, dobra, pukaj, pukaj. Okej. To miniemy, teraz ty uciekasz, tak. Radiuski będą chciały mnie zabić. No ej! To już było przegięcie, dobra. Teraz od razu sobie więcej zażyjemy piguł. Zapisaliśmy, nie wiem sobie po co. Tutaj, tam były chyba obok tabletki. Kurde! Nie jestem pewien, ale jak ktoś będzie potrzebował, to tam chyba na lodówce były. Albo na pralce. No zresztą zaraz sprawdzę, jeśli będę mógł się cofnąć oczywiście. Ale nie jestem pewny do końca. Padli! Pięknie. Tak miało być. To też. Oho! Widzicie pigułki. Kurde, ja tu się staram, niech mi tak nie mniej marnować. Dobra, co tu napisałeś ciekawego? Puncinello, ale Vini nie odważył się dokończyć listu. Jackowi całkiem odbiło. W nocy zastrzelił Dino tylko dlatego, że chciał zobaczyć, jak wygląda jego mózg na ścianie. Po prostu zwariował. Za szybko tracimy ludzi, klientów. Gognity śmiertelnie bał się swojego szefa. Jack Lupino zupełnie oszalał. No bo ma trochę narąbane w obie, no. Jezu, kto mu zabroni? Vini Gogniti uciekał przerażony. Był w stanie biec, jednak tkwiąca w brzuchu kula sprawiała, że czas mu się kończył. Wiedział, gdzie jest jego szef, a ja miałem porachunki z Jackiem Lupino. No ale jeszcze daje radę biegnąć, nie ma tragedii. Aniołem nie był, ale ach, naprawdę dodaje skrzydeł. Kurde, Max, ty się pomyliłeś, zamiast iść do policji, to mi się wydaje, że powinien zostać poetą. No później to wyszedł. Czekaj. O, czyli dobrze idę. Pio. No i mamy piękny pościg, nie? Skorzystać ze środków komunikacji miejskiej. Musiałem pójść w jego ślady. Rozumiem, że też muszę skoczyć na pociąg, jak będzie jechał. Masakra. Chodź o! Dobra, mamy to. Więc czekajcie na następny odcinek. Niedługo się zobaczycie. Postaram się robić też oczywiście dłuższe, żebyście sobie na mnie nie krzyczeli. Miłego oglądania. Znaczy się, widzimy się znowu.